Cześć, dajcie, z tej strony Robert. Zapraszam do pierwszych wrażeń związanych z Sony Xperia Z5. Testuję urządzenie około 4 dni, więc jestem w stanie Wam powiedzieć coś więcej. Przejrzałem sobie te pytania pod rozpakowaniem, oczywiście odniosę się do nich za chwilę. Jednak chciałbym powiedzieć kilka rzeczy na samym początku. Ja zacząłem testowanie Xperii od Z3 i no, na pewno jest to najlepsza Xperia, którą mam u siebie w domu. Z3 Plus był wielkim rozczarowaniem, Z3 była naprawdę bardzo fajnym urządzeniem, a Z5 to jest naprawdę no, najlepsze urządzenie, moim zdaniem, jakie Sony póki co zrobiło. Przejdźmy sobie do tych elementów, które są rzeczywiście istotne i o których warto wspomnieć. Po pierwsze, z tych innowacyjnych rzeczy to ten tył. Ten tył, który jest taki matowy. To rzeczywiście w porównaniu do zwykłego ekranu, który, zobaczcie, no, będzie pracował się cały czas, za każdym razem niestety, to wszędzie wygląda tak samo. Tu ten tył, pomimo tego, że są jakieś odciski palców, one nie są aż tak widoczne, więc to jest na pewno duży, duży plus. Część osób napisała, że urządzenie przez to wygląda nieco bardziej, tak mniej premium, o bym tak to ujął. No nie wiem, do końca bym się z tym jakoś super nie zgodził, no może rzeczywiście zwykłe szkło niematowe prezentuje się troszkę lepiej, tutaj ja bym się specjalnie nie przyczepił. Mnie się strasznie ten tył podoba, może specjalnie kolor nie za bardzo, bo zielonego nie lubię, ale mimo wszystko ten tył przede wszystkim jest bardziej estetyczny i to się sprawdza i myślę, że to jest spory, spory plus. Wiem, że bardzo interesuje Was skaner odcisków palców, jak on działa, czy działa szybko, czy działa pod wodą, jak mam mokrą rękę, czy jak samo urządzenie jest delikatnie mokre. Otóż powiem Wam tak, że jeżeli mamy mokry palec albo mokry jest czujnik, to niestety to w ogóle nie działa. Po prostu nie jesteśmy w stanie tego odblokować, ale spokojnie, nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie odblokować, bo na przykład palec źle przyłożyliśmy, możemy bardzo szybko przejść do urządzenia, wpisać kod i jest ono odblokowane. Nie zmienia to jednak faktu, że sam skaner odcisków palców działa bardzo, bardzo szybko. Tutaj bym się specjalnie do niczego nie przyczepił, bo on... No. Teraz musimy dobrze przyłożyć naprawdę palec, bo jeżeli przyłożymy na przykład w połowie, że tak powiem, czujnika, no to nie mamy szans, żeby to odblokować. No on w ogóle tego nie widzi. Źle. Dobra, dopiero teraz. W momencie, kiedy przyłożymy palec na cały przycisk. No właśnie, umiejscowienie tego. Powiem tak, w 90% przypadków jest wszystko ok. To jest takie naturalne ułożenie dłoni, więc ten palec gdzieś tutaj wędruje i na przyciski, gdyby były bardziej dostępne, bo ta lokalizacja jest niestety bardzo słaba. Zbyt nisko one są. To jest niekomfortowe strasznie. Rozumiem, że przycisk spustu migawki już zupełnie jest przydatny tylko wtedy, kiedy trzymamy telefon w poziomie. Pionie właściwie nie jesteśmy w stanie go osiągnąć, a przycisk głośności niestety jest no, bardzo niewygodny. Lepiej by było to zrobione, gdyby on był u góry. Mimo wszystko. Takie naturalne ułożenie dłoni lepiej zapewniłoby tutaj po prostu bardziej komfortowe użytkowanie tych przycisków. Niestety tutaj jest to strasznie no, kiepsko ułożone. A sam przycisk, no tak, jeżeli telefon leży, no to nie jesteśmy w stanie odblokować urządzenia. Jeżeli leży do góry nogami, go podniesiemy jakoś tak niefortunnie, to i tak musimy ułożyć urządzenie w ten sposób, żeby było przodem do nas. Ale w większości przypadków jest to jak najbardziej ok. W momencie, kiedy telefon leży i po prostu chcemy sobie go odblokować, no to musimy po prostu, tak jak widzieliście, po prostu wpisać sobie kod, bardzo szybko działa to, odblokowuje się. Samo urządzenie jest naprawdę bardzo szybkie. Kwestia taka, o której mówiliście, czy się będzie przegrzewać. Naprawdę to urządzenie się nie przegrzewa. Ja nie wiem, no może później coś zepsułem w jakiejś aktualizacji, to ciężko mi tutaj powiedzieć, ale w chwili obecnej przy testach syntetycznych grach naprawdę nic tu się nie dzieje. Urządzenie jest ciepłe, jak większość smartfonów w dzisiejszych czasach, biorąc pod uwagę wydajne podzespoły, ale nie parzy, nie dzieje się coś takiego, że to jest niekomfortowe trzymanie tego urządzenia, więc tutaj naprawdę bym się do niczego nie przyczepił. Wiem, że jeszcze wiele rzeczy Was interesuje, na wszystkie odpowiem w komentarzach, ale warto wspomnieć o aparacie. Od razu wspomnę, jest porównanie z S6 i tak jak wspomniałem w tym porównaniu, to nie jest poziom aparatu S6 3G4. Moim zdaniem tamte aparaty nadal robią najlepsze zdjęcia,
naprzemiennie, raz S6, raz G4, ale Z5 niestety nie zawsze jest w stanie im dorównać, chociaż jest bardzo blisko, naprawdę. I to jest na pewno najlepszy aparat w Xperii, więc jeżeli jesteście wielkimi fanami Sony i lubicie Xperię za to, jak wyglądają, za system i tak dalej, i brakowało wam tego aparatu, to jest to urządzenie dla was, bo rzeczywiście poprawili tutaj sporo rzeczy. Po pierwsze, w lepszej automatyce, czego nie było, wreszcie mamy rozdzielczość zdjęć 23 megapiksele. No to jest po prostu szał, bo to była choroba Sony, która była od wielu, wielu pokoleń. Mieliśmy 8 megapikseli, mieliśmy zdjęcia po 800 kilo, 900 kilo. Tu zdjęcia mają 3, 4, 4,5 mega, więc wreszcie są pełnowartościowymi zdjęciami i nie ma tej tragicznej jakości na tych zdjęciach. Część osób mówiła, że jest to automatyczny tryb HDR. Dlaczego? Ja tego nie widzę. Zauważyłem, że tryb HDR można włączyć niestety tylko ręcznie. Można go włączyć właśnie tutaj. Tutaj, dokładnie, tutaj w HDR-ze. Tu możemy sobie włączyć go na trybie manualnym. Więc należy o tym pamiętać. Wydaje mi się, że na trybie lepszej automatyki po prostu HDR-u nie ma. No dobra, ale przy lepszej automatyce, jeżeli robimy sobie jakieś tutaj zdjęcia, jeżeli no po prostu wybieramy sobie punkt ostrości, to urządzenie naprawdę szybko ostrzy. Możemy włączyć sobie te suwaki, gdzie możemy zmieniać sobie kolor, możemy sobie podbić trochę jasność tych fotek, no ale wtedy od razu oczywiście przy tym balansie, tutaj przy balansie bieli, tutaj przy ekspozycji automatycznie dostajemy trochę więcej szumu, więc należy mieć to na uwadze. Możemy sobie to wyłączyć i automatycznie nam wszystko wraca do ustawień i to jest naprawdę bardzo fajne. No dobra, jeżeli chodzi o zdjęcia, nie zawsze uda się w Xperii zrobić zdjęcie od razu bardzo szybko. Mam wrażenie, że ta migawka niestety... Długo trwa to zapisywanie, nie wiem, z czym to jest związane. Okej, zdjęcia są robione w miarę komfortowo, szybko, szczególnie jak tu jest dużo światła. Gorzej to wygląda w przypadku, kiedy mamy mniej tego światła. Troszkę to się też doczytuje, ale generalnie zdjęcia są naprawdę bardzo, bardzo okej. Gorzej wygląda z przednią kamerą, ale to wam pokażę później. Tutaj są syntetyczne, to możecie sobie też zobaczyć. Bateria, no, 5 godzin spokojnie na ekranie, ponad 5 godzin jesteśmy w stanie osiągnąć. No kolorystyka tego zdjęcia jest bardzo okej. Tu naprawdę wszystko wygląda ładnie. Wydaje mi się, że trochę więcej szumu to akurat w tym przypadku tej fotki jest, ale jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia w pełnej jakości, szczególnie z porównania z S6, no to zapraszam właśnie bezpośrednio do linku, tam macie wszystkie zdjęcia z moich telefonów, więc możecie sobie do tego zerknąć. Wygląda to naprawdę bardzo fajnie, to jest najlepszy aparat w Zetce, jaki powstał, nie jest on najlepszy, ale rzeczywiście wygląda to dużo, dużo lepiej niż w poprzednich modelach. Ja naprawdę jestem mega zadowolony z tego urządzenia, ciężko mi tutaj się do czegokolwiek przyczepić. Są oczywiście takie plusy jak niewystający aparat, to, że urządzenie jest wodoodporne, że ma głośniki stereo, które naprawdę świetnie grają. Nie wiem, czy głośniej niż poprzednie, ale grają równomiernie, bo ktoś mnie też pytał o to, czy dolny głośnik czasem nie gra trochę słabiej. Nie, u mnie wygląda to wszystko ok i takie samo jest natężenie, jeżeli chodzi o górny i dolny głośnik. Dajcie znać, co byście chcieli jeszcze wiedzieć w recenzji. Z tych podstawowych rzeczy myślę, że to wszystko. Czekam na wasze pytania, no i oczywiście standardowo odpowiadam na wszystkie komentarze, więc zapraszam do sekcji poniżej. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć.